Hej, to Glitch i na samym wstępie chciałem powiedzieć, że ten filmik jest dla mnie dość ciężki do nagrania. Być może wcale się nie pojawi i czułbym się z tym źle, bo nie chcę, byście żyli w niewiedzy, i czuję obowiązek, aby przedstawić wam kilka rzeczy co i jak. Chcę też, aby ten filmik był nagrany raz, w miarę moich możliwości dobrze zrobiony, ale nie będzie tu jakichś efektów w montażu, więc jeśli czycie na jakieś przestary czy coś w tym stylu, no to sorry, ale nie tym razem. Wiecie, ja jestem youtuberem MSP tak poważnie, ponad 3 lata i przez te 3 lata stało się naprawdę dużo. Rozpocząłem technikum i aktualnie jestem w trzeciej klasie. Został mi jeszcze rok nauki i skończę szkołę. Stałem się pełnoletni i kilka dni temu skończyłem 19 lat. Poznałem masę wspaniałych ludzi, z którymi mam kontakt, ale i też masę osób toksycznych, które były w moim życiu i no po prostu były i trochę namąciły. Zrobiłem wiele, jak dla mnie, w moim świetle dobrego, ale też zraniłem kilka osób, czego nigdy nie chciałem zrobić. Przez to te osoby teraz nie mają o mnie zbyt dobrej opinii. Te wszystkie rzeczy, albo przynajmniej część z nich, mieliście okazję widzieć na moim kanale bądź w social mediach. I naprawdę trudno określić to uczucie, kiedy widziałem, że Was to ciekawi. Ale przychodzi moment, kiedy trzeba podjąć pewną decyzję i powiedzieć sobie, co dalej. I aktualnie ja swój moment z pytaniem, co dalej chcesz robić, ciągnął już od 10 miesięcy, bo właśnie wtedy zaczęły się u mnie pojawiać problemy z regularnością odcinków oraz ich jakością. Zawsze wiedziałem, że chcę nagrywać i że muszę nagrywać, bo na mnie liczycie, i wszystko to, co robiłem, robiłem dla was, ale w końcu zrozumiałem, że pora może zrobić coś dla siebie, tak jak sugerują mi pewne osoby. I pewnie, kiedy ten filmik oglądacie, to wiecie, co mam na myśli. Że te wszystkie rzeczy, które teraz właśnie powiedziałem zmierzają do czegoś, bo wiem, że moi widzowie nie są głupi i wiecie, że ten filmik oznacza swego rodzaju, może nie pożegnanie, ale przerwę. Póki co zawieszę swoją działalność na YouTubie do odwołania. Nie będę aktywny na kanale. W grze będę raz na tydzień, póki co jeden kontakt z mną macie przez Discorda bądź Instagrama, ale ja używam głównie Instagrama, więc tam was zapraszam. I tak, e, dziękuję wam za wszystko, jak mówiłem wyżej, nie jest raczej to koniec, ale przerwa. I tak, e, nie chcę tu się rozgadywać, ale czuję, że powinienem mówić wszystko co myślę, ale dla mojego własnego bezpieczeństwa i dla waszego <noise> e, to tylko przerwa i... Tak, cześć na razie, papa.